punkt 9. Proszę zarządu w sprawie korekty uchwały numer, tak jak w tekście, w sprawie ustalenia listy hierarchicznej zadań powierzonych w zakresie budowy przedbudowy ulic na Żale 2 z oświetleniem na 2013 rok. Zmienia się nazwę zadania powierzonego w zakresie budowy i przedbudowy ulic lokalnych wraz z oświetleniem na 2013 rok. Zadania: wykonanie ekspertyzy geologicznej podwórka przy Nowińskiej 50-56 zamienia się na zadanie wykonanie ekspertyzy techniczno-ekonomicznej budowli podziemnych pod kątem utworzenia lokalizacji parkingów przy ulicy Nowińskiej 50-56. I skąd te zadania? Z powodu takiego, ponieważ przedstawiciele Rady Dzielnicy z panią Ewą Turek byli na odjeździe zadań i z tego, co mi wiadomo, to jak według protokołu, to w poprzedniej uchwale, jak mieliśmy napisane wykonanie ekspertyzy geologicznej podwórka, nie było to poprawnie i tam w protokole jest nawet napisane, że zaleca się zmienić nazwę zadania. Nie będzie ekspertyzy. Będzie ekspertyzy. Inna będzie ekspertyzy. Tak. Inna nazwa, ale inna. Zmienią nazwę. Wykonanie tutaj jest ekspertyzy ekonomicznej, a tutaj techniczno-ekonomicznej. No bo tak, to się wyszło. Bo to można wszystko poprzeć. No nie, bo tam nie mówi pan prologu. To wygląda. Na skałę. To skała. Nie ma żadnego słowa. Ja tylko proponuję, w uzasadnieniu nie wydaję, tylko podejmuję. Raczej nie wydajemy uchwały. Bo wydajemy resztę z piątki. Tworzy tam poprzez to, że auta tam stają jak co i gdzie co. Czyli słowy, no, czyli krótko mówiąc, ta ekspertyza to miałaby właściwie bardziej uporządkować parkowanie w tym rejonie, co też jest ważne, niż te dojścia, ale muszę no, przy okazji wszystko, bo tam rzeczywiście tam jest składowisko opału, tak jak i na tej ulicy, jak się nazywa ta ulica równoległa do. Nie, tam gdzie jest też ten problem właśnie cały czas tego wjazdu, prawda, z gitem tam pojętoczą o to, żeby tam jakoś ta woda się dostaje pod budynek, bo tam jest składowisko opału i tu jest podobna historia, że te budynki po prostu miały tam kiedyś otwory, którymi się skrywały koksy. Pod spodem jest tam planowany budownik. I w tej chwili tam parkują różne samochody, nie tylko mieszkańcy, bo jak przyjeżdżają do urzędu, to też tam parkują. No, znaczy, my się akurat ktoś zajmować, to jest pytanie. No, ale w końcu można taką ekspertyzę zrobić i przednieść się raz na zawsze, prawda, jakieś takie większe
stanu interwencji. Łukasz Tarciński. Panie Jerzy, zadanie jest potrzebne od 10 lat pomijane przez Radzienicy z różnych powodów, które było pomijane. Mieszkańcy proszą o całkowite opodatkowanie drogi. Pani może dostać takich wysłów, które ma pani podyka, ale pani przynajmniej, no przynajmniej zacznie się tę korespondencję dać, które przyszły do Rady w ostatnich 6-7 latach. I tam jest mowa o chodnikach, o uporządkowaniu miejsc parkingowych, o uporządkowaniu całego terenu. Zrobienie miejsc parkingowych, zrobienie zieleńców i tak dalej. Wstecz jest wpisane odnośnie parkingu przy Rzeźniczej, przy porządkowania podobnego przy ulicy Leckiej. Cały czas tam piszą o tym, że co jest takie wyjście, jak to są siedmikarki, o to mi chodziło. Ale tak jak powiedziałam, nie mamy wszystko o tym, żeby sprawy... Może raz na... Znaczy w końcu może wyjaśnię do sprawy, będziemy mieć jasno i sprawę. Proszę Państwa, głosujemy nad poprawką, żeby zmienić słowo wydaje na podejmuje w tym uzasadnieniu. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Poprawka została podjęta. Czy są jeszcze jakieś pytania do projektu, o poprawce? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy.